No dobra, no to coffee spot jaki był? No jego coffee bardzo spoko. Spoko do pracy, dobry wi-fi i dobra kawa w sumie. Słuchajcie, ja jeszcze nie czuję się tak zupełnie komfortowo chodząc po głównej ulicy z kamerą w ręce. Sebastian mnie do tego zmusza. To jest w ogóle tak, na początku to też miałem takie problemy jakby, ale... Jestem mało spinem przez to już dzisiaj. Najważniejsze, że po prostu masz w dupie co inni myślą i po prostu robisz swoje. To nie jest tak. Inspiracja na dzisiaj w ogóle, bo wow. Na tym tylko wygrasz, na tym po prostu pójdziesz do przodu. No okej, okay, ja się zgadzam z tym, ale... Chodzi, no, teraz tak mi przytulasz. Chodzi o to, że tutaj mieszkam i wtedy mnie tutaj znajomi, którzy ja też znam niektórych i mnie zgubią. Z kamerą w ręce, Jezus, no. Naprawdę, ja się zastanawiam, skąd ty się urwałeś, ty w ogóle masz wszystko w dupie. No. I się trochę, ale trochę aż za bardzo, wiesz o tym? Czasami no aż za bardzo. No to rzecz perspektywy, czasami, no. Nie, ale czasami to aż tak wychodzi niekulturalnie. Na przykład. Ale tutaj już zaczynam, co jest kulturalne i co nie jest kulturalne. No to, ale nie no, to ja ci muszę mówić na początku. Dobra, widzimy się zaraz w pranie, tak? Będziesz prała moje brudne rzeczy. Tak. A, i to chciałem jeszcze powiedzieć, jest, że ja nie po prostu... Nie tak szybko. Ja po prostu mam tak, że lepiej mi pracuje jeszcze w office, to znaczy w kawiarni, niż w domu, bo jesteśmy teraz razem w domu, to w ogóle ciężko się skupić, bo... Ona chodzi zawsze pół nago i wiecie o co chodzi, to ciężko się skupić, dlatego no wolę pracować w kawiarni. No, a ja od siebie powiem tylko, że ja najbardziej lubię pracować w łóżku i tutaj bez żadnych podtekstów ja dosłownie lubię pracować w łóżku, jakby ja zawsze robię wszystkie projekty. No to już wiemy wszystko o co chodzi, no. No ona lubi pracować w łóżku, to wiemy wszystko o co chodzi. Nieprawda. Prawda. I don't know if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground, thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance, they say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib, using no hands, oh shit it feel like I'm floating. But I'm falling with both eyes closed when I let the world spin. Test. So eager to learn some things, anxiety bring out the worst in me. Society paint me as enemy, my niggas making it by that remedy. I'm more occasional, don't do it regularly, backs under my eyes. Biorę moje rzeczy zawsze w pralni, tak jak tutaj, bo nie mamy pralni. Te rzeczy za parę groszy i tutaj pracować, ładować komórkę. A moje rzeczy biorę mamy. Pracowałam nad pewnym projektem. Nowy projekt. Fajny projekt. No to jest fajny projekt. Dla nas wszystkich w ogóle. Tygodni. Parę vlogów, no. Dwa, trzy. Weźmiemy was ze sobą tutaj. Na YouTubie. Będziemy pokazać, jak to wszystko... Wszystko będzie powstawało. No, jak to będzie wszystko powstawało. No. Ale myślę, że wam się spodoba. Mi się już podoba. Co prawda, nasza współpraca jest chwilami burzliwa. Jak już usiądę, to robię wszystko naraz, a Sebastian myśli. Kreatywna osoba. Myśli. No dobra, pranie zrobione. Jak chcecie pranie robić w Trójmieście, to wiecie gdzie. Jak to się nazywa? Speed Queen. W Trójmieście. Ciema. Hej! Jesteśmy dzisiaj na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Gdańsku. Będziemy jeść pyszne jedzonko i zabieramy was razem z nami. Chodźcie! Dobra, słuchajcie, oscypku z żurawiną. Są cieplutkie jeszcze chyba. Ty smakujesz lepiej. Jak można nie doceniać oscypków z żurawiną ciepłych na Jarmarku Bożonarodzeniowym? Idziemy dalej jeść. No idziemy dalej. Ja się nie znam na bigosu, ale jest dobry. Muszę wam zdradzić tajemnicę, uwielbiam cynamonki, uwielbiam, to jest moje... Jemy kołacze. Ja Mark w Gdańsku, powiedz co jedliśmy. Jedliśmy tak, oscypki z żurawinką. Starter. Bardzo dobre, Sebastian nie lubi chyba. No ale małe. Później jedliśmy bigos. Bigos był dobry. Z
całkiem spoko, moja babcia robi lepszy. Mega dobry. Moja babcia robi lepszy. No. Ja jadłam cynamonkę. Sebastian, nie chcesz spróbować? Bardzo dobra? Kołacz spoko. Też z cynamonem. No dobra. Kończymy vlog i zobaczymy się w następnym. Co nie? Tak. We love you. Trzymaj.